To pytanie jest bardzo istotne i bardzo fundamentalne, co polski odbiorca paliw na polskich stacjach będzie miał z tego tytułu, że będziemy importować ropę naftową z innego kierunku. I myślę, dopiero kiedy będziemy mieli bardzo precyzyjną odpowiedź na ten dylemat, na to pytanie, możemy wtedy podjąć decyzję odnośnie budowy tego połączenia, rozbudowy tej infrastruktury i zainwestowania odpowiednich pieniędzy w ten projekt. Drugi bardzo istotny element związany z tym projektem to jest realna gwarancja dostaw tej ropy do polskich rafinerii. Dzisiaj polskie rafinerie mogą przerabiać tylko część tej innej ropy, gatunkowo zupełnie innej ropy niż tej ropy, która jest dzisiaj importowana ze wschodu. To jest tak zwana ropa słodka. Więc możemy przerabiać maksymalnie pomiędzy 5 a 7 milionów ton. I polskie rafinerie muszą mieć gwarancję dostaw ropy naftowej. I dopiero kiedy te gwarancje dostaw ropy naftowej będą spisane na papierze, będą podpisane konkretne umowy importowe, wówczas możemy myśleć o inwestycji w postaci budowy nowego rurociągu i połączenia.